Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z warszawskiej Skry. Dzisiaj rozmowa z pretendentem do tytułu mistrzowskiego KSW, Damianem Janikowskim. Cześć Damian. Witam, siemanko. Dobrze słyszeć, że jest takie słowo. Także oby, daj Boże, przyszły mistrz. No Damian, tydzień można powiedzieć. Dzisiaj mamy piątek, w sobotę się bijesz. Wszystko idzie zgodnie z planem? Tak, najważniejsze, że jestem zdrowy. Gdzieś ta waga powoli ucieka. Wiesz, dobrze przepracowany, no, strasznie dobrze przepracowany jakby sezon, w ogóle całe półrocze. Także myślę, że mam nadzieję, że będę w stanie to pokazać w klatce i na przestrzeni tych 5 rund naprawdę dobrze się pokazać. Nie przeszkadzają te upały w treningach trochę? Nie, wiadomo, że człowiek, wiesz, szybciej się grzeje, to też nawet dużo lepiej jest niż chłodno, szybciej wchodzi w ten trening, potu trochę więcej, ale to wiesz, wiadomo, no każdy uważa na siebie, żeby się nie poślizgnąć, nie poskręcać gdzieś tam nóg i innych kończyn, także jest okej. Jarosław Amosow jeszcze był tutaj w Skrze od ostatniej naszej rozmowy, czy już nie? Wiesz co, posiedział ponad tydzień, to co mogliśmy, to przetrenowaliśmy. Razem, wiesz, i technicznie, i trochę zadaniowo. On ma jakieś dalsze swoje plany rozwojowe, wiesz, też ma, niedawno mu się dziecko urodziło, żona została w Kijowie, a Jarosław wyleciał do Stanów, ale bardzo dobrze ten taki, wiesz, kilkudniowy jego tutaj wypad naprawdę buduje mnie na kilka miesięcy do przodu. Naprawdę jest to pozytywny gość z mega jakby tutaj taką, wiesz, jakby wiedzą grapplingowo-zapaśniczą, ogólnie jako zawodnik MMA, i bardzo dobre, pozytywne emocje wprowadza, jeśli chodzi tutaj o zawodników, o klub, no i moją osobę, no bo jakby przyjeżdża, no to do Warszawy, no to z myślą, żeby potrenować ze mną. Jarosław też jest fanem motocykli, nie wiem, mieliście okazję coś czasem razem pojeździć gdzieś, czy porozmawiać chociaż o tym? Widziałeś? Tak, pożyczyłem od, był weekend wolny, niedziela, pożyczyłem od kumpla Mariusza mojego Street Fightera drugiego. Ubrałem go, bo mam drugi też jakby zestaw zapasowy ciuchów, mam drugi kask, nawet radio żeśmy pożyczyli i cały dzień pojeździliśmy na Ducatach, także on też jest zadowolony, bo wcześniej mówi, że gdzieś tam w swojej stajni ma i jeździł BMW, no i teraz mówi, że po tym jednym dniu, gdzie pojeździliśmy, to się przekonał już rzeczywiście do Ducata, i jak on powiedział, że jak wróci, to też zakupi Ducati Street Fighter. Ducati zadowolony jako marka z twojej roli ambasadora? Wiesz co, myślę, że tak, no jakby no, może inaczej, nie słyszę gorzkich słów albo czegoś, że czegoś nie wiem, czegoś nie ma, coś jest źle i w ogóle, także myślę, że ta współpraca dobrze jakby, wiesz, działa, to co mogę pokazywać, to gdzieś tam pokazuję, to co mogę reklamować, to reklamuję, no i wiesz, dla mnie to jest cała duża przyjemność, że mogę być tutaj takim, wiesz, ambasadorem, małym, cichym, wiesz, członkiem rodziny Ducati, także to jest dla mnie już duże wyróżnienie. Na motocykl jeszcze na chwilę wrócimy pod sam koniec, natomiast wracając do najważniejszego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, KSW 96 w Łodzi. Na cały Fight Week tam jedziesz, czy będziesz dojeżdżał na wydarzenia z Warszawy? Jak to wygląda? No nawet nie wiem. A co się tam się dzieje? Trzeba będzie jechać do Łodzi? Pewnie Media Day jest, podejrzewam, w czwartek. Ale nie, to poczekaj, to wszyscy są od czwartku, na dzień dobry od razu. Także ja w czwartek już po południu melduję się na pewno w Łodzi. Mam tam właśnie swoje działania, gdzieś tam patrzyłem na tą... Na rozpiskę to od 15, tam po prostu już jesteśmy w checkpointie, gdzieś tam się odprawiamy, to wszystko. No to jest, wiesz, jakby już nasza praca, tak? W czwartek robimy swoje, podpisujemy plakaty, w piątek waga, później ceremonia ważenia. Gdzieś tam mam, do środy mam spokój, nie? Dzisiaj pojawiła się taka grafika, albo wczoraj, odnośnie wieku zawodników, którzy zawalczą na gali KSW 96. Wiecie, że z Pawłem jesteście najstarsi? Tak? Ale jaja. Znacie ten czas, co? Zawsze byliśmy najmłodsi, tym razem jesteśmy najstarsi, ale to dobrze, no najstarsi, wiesz, walka wieczoru, tu, ten, pasuje. To, że stawką tej walki jest pas mistrzowski,
jakoś znacznie wpływa na cały twój odbiór tego wydarzenia? Zmiana w przygotowaniach, większa motywacja, czy jednak jest to raczej taka jak kolejna walka i wiele to nie zmienia oprócz dystansu? Wiesz, jakby sama to, że to jest walka o pas, to nic nie zmienia. Walka jest walką, trzeba się do niej przygotować. A wiadomo, przygotowania były dłuższe, były inne, były cięższe przygotowania. A zwłaszcza tutaj już nie pracowaliśmy nad budowaniem siły, dynamiki, tylko nad budowaniem wytrzymałości siłowej oraz tlenu. Także wiesz, no jakby, no inna praca. Jednak to jest 5 rund. Sparingi też były po 5-7 rund i to wiesz, niezmiennie. Wiesz, jakby z jednym partnerem, z jednym zawodnikiem. Treningi biegowe się, wiesz, jakby wydłużyły, się zmieniły. Gdzieś tam później, wiadomo, z czasem się poskracały, ale intensywność się zwiększyła. Mówię, też nie było tej budowania takiej typowej siły, czyli dźwigania ciężarów, ale tu już, wiesz, były ciężary, stacje, czas, ilość powtórzeń, żeby to się wszystko przyłożyło na wytrzymałość, nie? Na walkę. Także walka jest walką, tyle że przygotowania do 5 rund. Jak z tą świadomością, że to może być 25 minut bitki? W porządku, naprawdę. Nie spodziewałem się. Wiesz jak to jest. Na walce jest wiadomo inaczej, na sparingu jest inaczej. Ale jak wcześniej nie wytrzymywałem naprawdę tych 5 rund w takim dużym tempie i cały czas w pracy. A nawet jak gdzieś tam wytrzymywałem, no to odcinało mnie, brakowało tlenu. A tutaj jednak, wiesz, do końca człowiek zachowywał w miarę tą świeżość. Wyglądało to dobrze, nie? I właśnie dlatego też wcześniej powiedziałem, że mam nadzieję, że przełoży się to na walkę i będę mógł pokazać, że spokojnie jestem w stanie przewalczyć 5 rund. Nie obawiasz się tego, że z racji tego, że to jest właśnie dystans 5-rundowy, to zaczniesz troszeczkę za wolno, za późno wejdziesz w tą walkę? Może tak być. Może tak być, ale to wiadomo, że będziemy dostosowywać to wszystko do tego, w jaki sposób Paweł będzie się bił, nie? Czego spodziewasz się po Pawle? Zmieni coś, czy będzie walczył tak jak do tej pory? Jak uważasz? Nie, ja myślę, że zmieni. Jak wiadomo, że jakby styl i pewne schematy będą podobne. Ale jednak jest to, wiesz, walka rewanżowa. Gdzieś tam się, wiesz, znamy. Widzimy, jak walczymy i żeby po prostu, wiesz, wygrać kolejną walkę z tym samym przeciwnikiem, trzeba coś dołożyć, trzeba coś zmienić. Także tutaj też są 2-3 scenariusze założone na tą walkę i będziemy wybierać, jakby wszystko modernizować podczas walki. KSW też teraz ogłosiło akcję już jakiś czas temu o licytacji pasa mistrzowskiego na rzecz pokrycia kosztów leczenia Marka Piotrowskiego. Bierzesz czy nie? Nie, to inaczej. To Martin Lewandowski wystawił pas. Nie wiem, czyjej kategorii, ale pas Federacji KSW na rzecz właśnie licytacji, żeby pomóc w rehabilitacji Markowi Piotrowskiemu. No i jakby wiesz, nominował tam 5 utytułowanych sportowców, jego jakby bliższych takich, można powiedzieć, znajomych i w tym gdzieś tam byłem ja. Także ja się gdzieś, można powiedzieć, do tego przyklepałem oczywiście jak najbardziej i z racji tego, że chciałbym właśnie pomóc, to od razu po walce, czy wygranej, czy przegranej, czy będę miał pas, czy będę miał puchar, czy będę miał to i to, plus mój sprzęt, w którym będę tam na walce, czyli spodenki, rękawice i koszulka, od razu będę chciał przekazać na licytację. Nawet nie prane, takie po prostu z walki, żeby gdzieś ktoś dobrze w ramę to zalaminował, żeby nie cuchło i przekazać to na licytację. I wiadomo, każdy, obojętnie jaki zebrany grosz, który ktoś tam dziś wylicytuje jak najwięcej, będzie podany link do zrzutki i będzie mógł wpłacić pieniądze, a ja osobiście przekażę, bo wyślę to wszystko, co zostało licytowane. No i jakby wiesz, no fajnie, że w ogóle powstało coś takiego, że są jakieś akcje, są jakieś challenge, że są jakieś zrzutki, że można dobrym ludziom w jakiś taki sposób pomóc, nie? Żeby nie było tam jakby to później, nie wiem, prawnych problemów. Paweł Pawlak chyba ostatnio też licytował zresztą swój pas. Tak, tam on chyba razem z Michałem Materlą też na jakąś fundację licytowali i to jest bardzo szczytny cel, bo pas jest pasem, można zrobić zawsze duplikat w głowie albo gdzieś tam zawsze jest się tym mistrzem, a to jest jednak rzecz nabyta, są ludzie, którzy są, nie wiem, kolekcjonerami i fascynują się takimi rzeczami, żeby stał na półce u kogoś w domu albo gdzieś, nie wiem, w biurze czy cokolwiek. I wiesz, płacą za to pieniądze, bo mają, żeby zapłacić,
a wiadomo, że pomoc jest potrzebna, nie? Siedzi tutaj twój jeden ze sparing partnerów treningowych, Tymoteusz Łupaczek, ostatnio udany debiut na gali KSW. Jakbyś ocenił występ Tymka? Wiesz co, świetny. Świetny, dlatego że pokazał się w ogóle z całkiem innej strony niż na wcześniejszych, jakby wiesz, walkach i w innych organizacjach, gdzie wychodziły jakieś takie mały stres, jakieś małe problemy w tych pierwszych rundach. A tutaj wiesz, taki był skupiony, tak dobrze był sfokusowany, wiesz, na działanie, na swoją walkę, na to, żeby wiesz, jakby nie przespać tej pierwszej rundy, tych pierwszych sekund, żeby nie popełnić błędu, że to naprawdę, wiesz, zmotywowało go do tego, że dostał szansę w Federacji KSW, dostał od razu zawodnika, wiesz, z wysokiej półki, także bardzo pozytywnie odebrałem tą walkę i myślę, że sam Tymek podbudował się mega nią i będzie robił coraz lepsze pojedynki i żeby po prostu piął się jak najwyżej, nie? Tam drabince. Samo zakończenie, Damian, wrócimy do tematu w motocykli Ducati Riding Experience, w którym miałeś okazję wziąć udział w tym. I to takie pytanie, czy nie boisz się jednak trochę motocyklem jeździć tak blisko terminu walki, jak to wygląda u Ciebie? Wiem, że Janek Bochowicz już zawsze tego nam miesiąc przed walką Ci ten motocykl odstawiał. Wiesz co, odstawiłem go od razu po torowaniu, właśnie po tym szkoleniu Ducati. Na miejscu wiedziałem, że sobie mogę po prostu wyluzować, wcale nie muszę, nie wiadomo jak tam pędzić, się ścigać. To nie jest tak, że motocykl się wywala od razu, wiesz, to trzeba naprawdę przegiąć pałę i odkręcać tą manetkę. A myślę, że robiłem to na tyle rozważnie i skończyłem też w odpowiednim czasie i momencie, bo już też było tak, że na 47 osób wykręciłem czwarty czas na tej nitce, która tam była ustawiona, także też już mała rywalizacja gdzieś tam wchodziła, ale to tylko też pokazuje, że mam umiejętności, jeśli chodzi o motocykl, o jazdę na motocyklu, o umiejętności, jakby wiesz, stricte techniczne takie, wiesz, bardziej, bo to był tor taki w miarę szybki, techniczny, dużo zakrętów, składanie się, opanowywanie motocykla i to jest dla mnie bardzo fajne, bardzo dobrze spędziłem ten czas i doszkoliłem swoje umiejętności na motocyklu, nie? A później to walka. A druga sprawa jest taka, że to jest bezpieczny tor, jeździmy full, dobrze ubrani, w kombinezonach, także nawet gdybym miał jakąś, wiesz, jakiś upadek, to myślę, że bez szwanku bym wyszedł z tego. No i zaraz po walce jedziesz, nie wiem w końcu, czy jedziesz, czy lecisz, a później wracasz na kołach chyba. No Tor Misano, też wydarzenie przez Ducati organizowane. Myślisz, że z tej walki wyjdziesz bez szwanków takich, żebyś mógł wziąć w tym udział? To, że jakieś tam lima będą obok rozcięcia, to się nic nie stanie, wsiadam w samolot i lecę. Kask też mam większy trochę, także spokojnie, bo akurat na wycieczkę zabrałem kask szczękowy, więc jest automatycznie, wiesz, większa głowa się zmieści do niego. Tak, mam nadzieję, że nie wsadzą mnie w gips, zrobię wszystko, żeby, wiesz, nic nie było połamane, nie popuchnięte, a jak mnie wsadzą w gips, to w miarę, żebym mógł manetkę złapać i hamulec, także to jest dla mnie ważne. I rzeczywiście 24, czyli 4 dni po walce, mamy samolot do Bolonii, tam właśnie przemieszczamy się do Rimini, do Misano, gdzie będzie odbywała się największa impreza World Ducati Week na świecie, jeśli chodzi o fanów i motocykle Ducati, i tam jesteśmy cały tydzień. Tam jesteśmy cały tydzień i wracam motocyklem na kołach. Brzmi jak niezła wyprawa, Damian. No to co, szerokiej drogi przede wszystkim, powodzenia w walce, żeby tam zdrówko dopisało, żadnych kontuzji się nie przyczepiły. No i co, widzimy się w Łodzi. Dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję. Pozdrawiam. Cześć.